Początek, zapowiedź prezesa, zniszczymy tych ludzi, grzmi Jarosław Kaczyński w tym samym zdaniu, mówiąc o silnym państwie. Jeśli to ostrzeżenie, to pod adresem tych, którzy w kontrze do władzy i nie razem z PiS, co jak punktuje opozycja, z demokracją niewiele ma wspólnego. Jakub Sobieniowski. Jak zawsze Jarosław Kaczyński przemawiał do wybranych i zaproszonych. Wybierało i zapraszało PiS. Jak często i w Chojnicach byli protestujący i niewpuszczeni. I to także o nich, tak mówił prezes PiSu. 8 gwiazdek, te słowo na wy, które było tak słyszane w pewnym momencie i ciągle jest słyszane. Otóż to jest, szanowni państwo, właśnie tego rodzaju akcja. Polska nie może być silnym narodem, nie może mieć silnego państwa, bo to się nie podoba naszym sąsiadom. Otóż nie, będziemy mieli silne państwo i zniszczymy tych ludzi. Jarosław Kaczyński nienawidzi tych, którzy się z nim nie zgadzają, którzy na niego nie głosują. I tak jak to jest z różnymi grupami społecznymi, nauczycielami, sędziami, lekarzami, tak jak to było z kobietami, które wychodziły i protestowały przeciwko drakońskiemu zaostrzeniu prawa aborcyjnego, Kaczyński po prostu ich nienawidzi i zrobi wszystko, żeby ich wykluczyć z życia społecznego. To są słowa najważniejszego polskiego polityka. To są słowa prezesa partii, która rządzi Polską od 7 lat, kontroluje służby specjalne i policję. Jego koalicjant jest prokuratorem generalnym. Jarosław Kaczyński ma do dyspozycji całą machinę państwa i wypowiedział słowa: zniszczymy tych ludzi. I w tej sprawie słów o niszczeniu ludzi jest pełne porozumienie PiSu i Solidarnej Polski. Poważne słowa pana prezesa Kaczyńskiego są jak najbardziej uprawnione. To jest często bardzo wulgarna, bardzo agresywna opozycja. To jest retoryka tak naprawdę rodem z Niemiec lat 30. Jarosław Kaczyński ma również polityczne wsparcie Adama Glapińskiego, prezesa NBP, który też wczoraj występował. I chociaż jako prezes Banku Centralnego powinien być niezależny, to mówił jak polityk. Mówił jak polityk PiSu. My byśmy chcieli praworządności, ale to wymaga głębokiej reformy sądów i reformy, jeżeli chodzi o prawo, i reformy personalnej. Ład prawny wspominam, bo ona dla nas jest tak ważna. Jak sądy jakoś nie zostaną, proszę państwa, ten chaos sądowniczy nie zostanie opanowany, no to z tymi kredytami się będzie działo to, co się dzieje. No. Tak sytuację w Polsce opisuje Jarosław Kaczyński. Z węglem się już, można powiedzieć, udało. Węgla jest brud. A tak sytuację w Polsce opisuje Adam Glapiński, prezes Banku Centralnego w kraju, który zmaga się z takim poziomem inflacji. On tę drożyznę opisuje tak. Wziąłem notę z długopisu. Poszedłem do najbliższych sklepów i się bardzo zdziwiłem. Wbrew niektórym stacjom telewizyjnym, no, nieposiadanym przez kapitał polski, tak powiem ogólnie, no, cena chleba jest o wiele niższa niż tam cały czas się informuje. Ma takie same kompetencje do zakupów jak do kierowania bankiem, czyli żadne. Jeżeli nie widzi, jak wygląda sytuacja ludzi i idzie sobie do sklepu, żeby zobaczyć przed konferencją, to znaczy, że kompletnie nic nie wie. Polityka, gospodarka są ważnymi rzeczami, ale nie są naprawdę najważniejsze z perspektywy życia. Trzeba nakierować swoje myślenie na dobre elementy. Jak odczuwamy brak miłości, a nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota. I to bardzo uspokaja. Pan Glapiński zachowuje się, jakby był na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Mocno oderwane od rzeczywistości, jak Jarosław Kaczyński, ale jemu się pomyliło absolutnie miejsce Narodowego Banku Polskiego z Nowogrodzką. Adam Glapiński albo mówił, albo insynuował wczoraj nieraz, jakich mediów nie lubi. Jeszcze częściej robił to Jarosław Kaczyński w przemówieniu, w którym złożył obietnicę zniszczenia ludzi. Jakub Sobieniowski, Fakty.